Dzień dobry. Dzień dobry. Hejka kochani. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zobaczcie dzisiaj otoczenie zupełnie inne, dlatego że znajdujemy się w... Sopocie. Sopocie. Tak, przyjechaliśmy do Sopotu w sumie w Gdańsku. Jest Fame MMA? Tak. Jest w Gdańsku Fame MMA, ja myślałam, że w Sopocie i no nieważne, po prostu tutaj wybraliśmy hotel. Zobaczcie, w ogóle tu jest wejście. Jest jeden wielgachny krop i łóżko. Ale proszę nie narzekaj na nasz pokój, jest cudowny, jak na taką cenę, jaką zapłaciliśmy, czyli 10 zł za noc. Ale łóżko jest wygodne i najważniejsze jest to, że jest bardzo dużo poduszek, więc spoko, czekajcie, chodź, wejdź, zapraszam dobra. Cię, pani kamerzysto. Siema. Dobra, siema. No właśnie, zobaczcie. Ogólnie to jest mega duży plus, bo nienawidzę serio jak w hotelach. Jest tak, że nie mogę zobaczyć całego outfitu, butów. No jak nie widać butów, no to outfit od razu jest do bani. Okej, czyli tutaj w tym lustrze możesz zobaczyć, jakie masz skarpetki albo buty, rozumiem, i to cię bardzo cieszy. Dobra, łazienka dobra. Jest taka jak na zdjęciach. Śmierdzi trochę, ale jest spoko, mamy zwykły prysznic. Nie ma na co narzekać, wydaje mi się. Wiecie, i tak będziemy tutaj tylko spać, bo jutro cały dzień już będziemy w Gdańsku. Niedzielę pewnie sobie będziemy tutaj chodzić, a będziemy tylko tutaj tak naprawdę spać. I jeszcze jeden plus co do łóżka, patrzcie, to jest podwójne, nie jest, bo często w tych hotelach normalnie jest tak, że są dwa łóżka pojedyncze, są złączone. I jak ja w nocy, wiecie, chcę zrobić tak. Wpadasz w dziurę. Ej, patrz, to się. A nie, to jest kołdra, nieważne. I to jest mega do bani, więc dobrze, że jest tak. I co mam jeszcze wam pokazać? No tutaj... balkon! No, no oczywiście, że balkon. To, przepraszam bardzo, bo tu jest bardzo mało miejsca do przejścia. No, ale jak odsłonimy to. Uwaga, balkon! I widok na morze, to znaczy na bloki. Po pierwsze nie ma balkonu, tylko jest takie, wiecie, okno. No dobra, to takie pseudo balkon. Pewnie nic nie widać i tam mamy jakieś bloki, ale w drugą stronę jest morze i mamy 500 metrów do morza. Tak, i to też jest fajny plus, no, aczkolwiek... No ale warto dodać, że jeszcze mamy telewizor, lampę, telefon nie widziałam, i czajnik, więc... No i wodę, która mam nadzieję, że jest za darmo. No, pewnie liczą nam, ile zabraliśmy łyków i później będą nam za to odcinać od rachunku. Tak, ogólnie to jeszcze... Dzisiaj, no bo jechaliśmy pociągiem 3,5 godziny, jeszcze było opóźnienie i w ogóle masakra, było tyle ludzi i my siedzieliśmy w Warsie, no i byliśmy święcie przekonani, że Wars to Wars, że wiecie, będzie wszystko ogólnie mega spoko, ale ten Wars był jakby taki tragiczny, trochę do bani, że mega mało miejsca, wszyscy tam siedzieli, ludzie siedzieli na podłodze, no masakra. Nigdy więcej. No, ale dojechaliśmy, jeszcze nie ma jakby wszystkich naszych znajomych, z którymi się jutro widzimy na tej gali, więc dzisiaj stwierdziliśmy, że idziemy sobie do kina na Countdown. No, idziemy na to podobno bardzo dobry horror, z tego co widać po trailerze, zresztą wszyscy to już polecają, więc ja też sama jestem ciekawa, mam nadzieję, że takie będzie fajne napięcie na tym filmie. Nie wiem, czy wezmę tą kamerę do kina. Pewnie nie, bo nie mam miejsca, nawet nie mam torebki ze sobą dłużej. Ale będę prowadziła tego vloga jutro i może w niedzielę, więc się widzimy potem. Dobra, więc idziemy. See ya! Ale nie! Zosiu! Bitwa na poduszki! Wygrałem. No aaa! Oj, przepraszam, kochanie, zabolało. Nie, nie! Ała! Kochani, słuchajcie, jest już kolejny dzień. My dzisiaj mieliśmy bardzo duży problem ze wstaniem. No dobra, no. Chciało mi się poleżeć trochę dłużej, no. Tak, i... No nie no, też poszliśmy spać wczoraj o 4:00. No to dobrze, no. Bo byliśmy w tym kinie i... No. Potem robiliśmy różne rzeczy, więc tak, obudziliśmy się i teraz zdecydowaliśmy, że... Idziemy nad morze. Idziemy nad morze, a tak konkretnie to idziemy szukać po prostu jakiejś knajpki. Poprosiłam was na moim Instagramie, na którego serdecznie was zapraszam, żebyście mi pisali jakieś knajpki, jednak prawie nikt nic nie napisał w Sopocie, co jest, więc idziemy sami szukać. Pewnie nad morzem coś będzie, aczkolwiek mamy październik, połowę października, więc nie wiem, czy jest sezon. Chyba jest takim miastem, wydaje mi się, że może być. No, też mam nadzieję. Ale słuchajcie, w ogóle mamy tylko 200 metrów od hotelu, czy 300 do plaży, więc super, idziemy, o 15:00 przyjeżdżają nasi znajomi, więc jeszcze lepiej i odezwiemy się do was potem, tak? Tak. Z racji tego, że jesteśmy mega głodni, a tutaj byśmy tą przecudowną trasą musieli iść jakieś, nie wiem, pół godzinki do mola w Sopocie, to zdecydowaliśmy, że jedziemy hulajnogą, tylko pierwsze trzeba ją rozbroić, więc muszę zainstalować aplikację. Ale wydaje mi się, że lepiej, po prostu teraz jesteśmy mega głodni i dojedziemy sobie szybko do tego mola. Uważaj, bo jeszcze nie jest zblokowana. A mówi się mola czy molo? Molo. Do molo. Do molo szybko dojedziemy. Albo do mola. Stoimy tu od 5 minut. Bo musiałem aplikację pobrać. Wszystko zrobi tą płatność i nagle co? Hulajnoga jest nieczynna, patrzcie to, nie? Bez sensu. Słuchajcie, totalnie bez sensu. Od boku wybuje, ta hulajnoga jest nieczynna. Ja pitole. Więc... I zmarnowaliśmy 5 minut, a już byśmy byli pewnie w połowie drogi. No tak. A tam jest kolejna, patrz, idziemy. To biegnij. To idziemy. Biegnij!
czego nie jestem tak podekscytowana, jak tu jest pięknie. Dominik, musisz mnie zaraz nagrać. Już idziemy zaraz na molo, ale pierw pójdziemy coś zjeść i wszystko ci zrobię. Jak ty pięknie tu wyglądasz. Ja dziękuję. Kochani, słuchajcie, naprawdę się cieszę w tym momencie jak małe dziecko i dziękuję Dominowi, że przyjechaliśmy tutaj. Ale nie masz co mi dziękować. Normalnie, ja kocham Sopot, kocham zawsze. Już, spokojnie, jesteśmy w Sopocie. Pocztówka z wakacji. Pocztówka z wakacji. Ale nie, serio powiem wam, że Sopot ogólnie mi się tak podoba. To wszystko tutaj, cała zabudowa taka. Mi się podoba ta fontanna, nie? Mnie wszystko podoba, ale też jestem głodna, więc idziemy szkodzić tak, jedzenie. Idziemy coś zjeść, później sobie pójdziemy tam, na molo, więc będzie, i porobimy foty. Zarąbiście, może złowimy nawet ryby, bo może. Jesteśmy nad morzem. Ale nie, bo rekiny są podobne. No, rekiny są, odpuść, nie? Więc ja nie, nie idę. Ma co. Zobaczcie, usiedliśmy w restauracji, włączyli nam ogrzewanie. Ogrzewanie mamy nad łbem. Ogrzewanie nam i na dworze, więc jak zarąbiście. Wow, Sopot, dzięki ci, że tak jest tu. I zobaczcie, ile nam przynieśli menu. Dostaliśmy właśnie karty, wybieramy jedzonko. Tak, i patrzcie, mamy tutaj tak, jesienny temat, karta win i alkoholi. I normalna karta, i słuchajcie, w ogóle jak to się nazywa? Prosty temat. Prosty temat w Sopocie, tu jest tam przy molo. Więc jak na razie, bardzo fajnie nam się wydaje. Jeżeli będzie dobre jedzonko, to polecimy. To powiemy, bo jeszcze ocenimy jakieś. Bo właśnie wydaje mi się, że dobrze zawsze jak i dam tutaj napis jakiś, żebyście zapamiętali sobie to, jeżeli będzie dobre. Dobra, więc zamawiamy. Dobra. Bam 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 ej bam 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 bam. Mamy jedzenie, zobaczcie, jak pięknie wygląda ta sałatka. Mamy tą pizzę i mamy zapiekane jalapeno. Pokaż te jalapeno, ale dobrze. Już nie muszę doczekać, jestem tak głodna. Jest godzina, zobaczcie, 13:34 i my nic jeszcze dzisiaj nie jedliśmy oprócz kawy. Ja nic nie zjadłem, ja tylko wodę wypiłem. No i Powerade, ale nie, masakra, robię foty na Insta i jemy. Pan właśnie do nas podszedł od niuńka, pan od niuńka przyszedł i się zapytał, co to za sprzęt do nagrywania, a my się spieszyliśmy. A my się mega spieszyliśmy, udawaliśmy jakbyśmy nic nie wiedzieli, jakbyśmy byli jacyś otępieni. No bo w sumie nagrywaliśmy jego Dobra, pieska. Ale idziemy teraz do galerii, musimy kupić jedną rzecz, musimy iść do toalety i słuchajcie, zbliża się MMA i będziemy walczyć. Tak, będziemy walczyć. Zosia, wyzywa mnie na pojedynek. Nie, jeszcze nie teraz. To później? Aha. Wyzwiesz mnie serio? Tak. Przed publicznością wyjdziesz na klatkę i to zrobisz? I musieliśmy się zatrzymać, bo Domina obciera skarpetkę. Tutaj, ma taką, całe czerwone. Ma taką, trzymaj. Ma taką stópkę na połowę stopy, więc zamieniamy się skarpetką. Tutaj tak na środku. O, ta będzie dużo lepsza, serio. No, a założysz mi tą? Tak. Załóż mi. Dobra, na środku. Aaaa, łaskoczę! No przestań, główku. Szybko. Dobra. No i widzicie, tak trzeba sobie radzić, jak się jest najlepszym przyjacielem. A może? Pa! Widzimy się w... jutro. Jutro. Dać go na horyzoncie. Już idzie król Avenix. Dzień dobry. Bez kamer dzisiaj? Dzisiaj bez kamer? O, siemanko. Dobrze. Siema Adam, siemano. Rubik, co tam? Bardzo super. Od Jehowy. Patrzcie, ekipa przyjechała. Ktoś cię kocha normalnie. I hit to jest. Ktoś cię kocha. Adam, ktoś cię kocha, to chyba ja. O, Adam dzwoni. Halo. To idziemy, pa. Słuchajcie, kochani, uszykowaliśmy się już z Dominem, odwaleni jak babcie do kościoła, jak ja to mówię, w niedzielę. Mój Juniek tak pięknie wygląda, że nie mogę tego przeżyć. Juniek, outfit. To mój outfit. Of the day, chodź tu, stań, lepsze światło. Aha. Musisz powiedzieć, co, skąd. No po co tutaj, moje ubrania. Jezu, muszę ci podwinąć te nogawki. Wszystko z mojej szafy. No dobra, buty, spodnie, golf, kurtka i niunio, i nie jest słodki. No więc idziemy na dół, teraz będzie słabe światło, bo to on się gra. Jedziemy coś zjeść. Jesteśmy w windzie u Adama w hotelu. Tak, jakaś zero? No jeden. I mamy maka, będziemy jeść maka i będziemy sobie się, jak się najemy, będziemy się zwijać na fej mama. To jest nowy burgeros, wygląda bardzo apetycznie, wziąłem go sobie, wziąłem też frytki z batatu. A ty co masz? Ja mam mojego ulubionego hamburgera jalapeno bez jalapeno, bo tak się prawie nie je. Więc jemy, kochani, jemy. Co mam się zrobić?
To się rozkłada w ogóle to. Ja? Słucham cię, kotek. Ja pomyślałam, że dziewczyny się długo szykują, ale z wami czekam tu już 40 minut na nich. Nie powiem, kto się malował 3 godziny. Jakie 3? Od 17 do godziny 19, pozdrow. No, od 17 do 19 to są dwie. No to nie umiem liczyć, ale tak za długo. A oni się jeszcze cieszą, że są matching. Matching, brothers, sisters. Życie z chłopakami! Jest okropne. Przyjechaliśmy pod Ergo Arenę właśnie i jest multum ludzi. Jest masakra, zobaczcie, piękna Ergo Arena. Tak, i po prostu wchodzimy do środka, idziemy pod nasze wejście, jeszcze dokładnie nie wiem. Tam jest, tam, A1, A1. No i kto wie, być może. Tu nic nie będzie. Masakra, prawie się zabili! Dobra, kochani, słuchajcie, jesteśmy już na gali. Widzieliście przed chwilą jakieś urywki, ale to nie jest nieważne. Ta walka jest, te walki są nieważne. Najważniejsze jest to, że słuchajcie, jak tu przyszłam, to powiedziałam Dominowi, że na bank to będzie i wiedziałam, że tu będzie Lexi. A ja po prostu kocham Lexi. Tak ją kochałam, że normalnie to się nie dzieje, tak jak mówiłam. I tak nie chciałam do niej podejść do zdjęcia, bo się wstydziłam i uciekłam, a Domin normalnie do niej poszedł. I patrzył, co się A ona do mnie tak, Zosia, prawda? I mówiłam, Pitole, ja się normalnie przeżegnałam prawie w głowie, no bo mi zawało, zaraz zostanę i zobaczcie. Patrzcie to, mamy fotkę z Lexi, pozdrawiamy cię, Lexi. Jak Lexi to ogląda, ale jestem tak szczęśliwa. Nie, ja się rozałuję się teraz jak taka 15-latka, która lata z youtuberami, prawda? No wiem. Słuchajcie, jesteśmy już w hotelu Fame, MMA się zakończyło. Która to była edycja? To była edycja piąta. Piąta, czyli już co? Czy ja byłam na trzeciej, czwartej i piątej? Tak, tak, tak. Ale fajnie. Gdzie przystojniak? Czesał chyba se włoski. Dobra, nieważne, w każdym razie. Jesteśmy w hotelu, siedzimy, zaraz wracamy do nas w hotelu, bo jesteśmy u Adama. Idziemy spać, ja jestem padnięta. Jutro czeka nas kolejny dzień w Sopocie, więc sobie pójdziemy na molo. Więc będzie super. Jaka walka ci się podobała w ogóle najbardziej? Tak jak w ogóle patrzyłaś na walki, bo jak patrzyłem na ciebie kątem oka, to ciebie tak pół na... No jak to patrzyłam cały czas, najbardziej mi się podobała walka chyba Mini Mike i Crushfield. Dlatego, że no wiecie, jakby w ogóle nie spotykane, że będzie taka walka. No, więc co mi się najbardziej podobało, a tobie? A tobie, Szefiunciu? Mi się najbardziej podobała walka Hasana i Olecha, bo była... Na którą się spóźniłem, ale podobało mi się... 30 minut też było po walce, podobało mi się zakończenie, bo Hasan ładnie mu kopa walnął. Okej. Przyszliśmy na molo. Nie, kochani, przyszliśmy właśnie na molo, jest już kolejny dzień. Zaraz wracamy do Poznania, ale moi rodzice do nas przyjechali, więc co, pochodzimy trochę, będziemy wracać, a teraz popatrzcie na piękny sąd. Super, bardzo dużo ludzi, masakra. Mi się wydaje, że w ogóle to molo kiedyś było płatne. No było, no właśnie, ja się tak zdziwiłam, że przyszliśmy za darmo. Nie? Mamy za darmo. Zobacz, serio, nie? Jak z filmu jakiegoś, wow, masakra.